Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek na temat bitwy pod Grunwaldem. Dzisiaj omówimy wydarzenia ostatnich dni i godzin poprzedzających to starcie. Lipca, po dokonaniu przeglądu chorągwi litewskich oraz odesłaniu posłów węgierskich, koalicjanci ruszyli spod wsi Jerzewo na północ. 7 lipca dotarli do Bądzynia, tuż przy granicy Mazowsza z Prusami, gdzie rozbili obóz. Tymczasem Ścibor ze Ściborzyc i Mikołaj Garaj poinformowali w Toruniu Wielkiego Mistrza o warunkach pokoju wysuniętych przez Władysława Jagiełłę. Ulryk von Jungingen oczywiście je odrzucił, mówiąc według Jana Długosza, iż król Polski życzy sobie pokoju, którego żadną miarą mieć nie może, ponieważ w naszych oczach wniósł ogień na nasze ziemie i okazał wobec nas pychę, jakiej nasz zakon nigdy jeszcze i od nikogo nie doznał. Niechaj nie wyjdzie bezkarnie z granic naszych ziem i nie ujdzie naszym dłoniom. Zwalibyśmy się bowiem kobietami, nie mężami, gdybyśmy nie chcieli odnieść nad naszymi wrogami zwycięstwa, które samo nam się nastręcza. Jeszcze 5 lipca odwiedził on Iławę, zaś po informacji uzyskanej od węgierskich posłów wiedział już zapewne, że Polacy i Litwini nie skierują się do ziemi dobrzyńskiej, lecz bezpośrednio na północ, do Prus. Trafnie interpretując ich zamiary, do 7 lipca Wielki Mistrz wydał rozkaz natychmiastowego wymarszu głównych sił zakonnych spod Świecia do Kurzętnika. Także 7 lipca dowództwo krzyżackie nabrało jednak pewnych wątpliwości co do celu ataku. Tegoż bowiem dnia dowodzący polską załogą Bydgoszczy Janusz Brzozogłowy, herbu Grzymała, dokonał wypadu na ziemię świecką. Polski król powierzył mu urząd starosty bydgoskiego jeszcze w 1410 roku, instruując go, aby nie tylko bronił granicy, lecz prowadził także działania zaczepne. Śmiały rajd pod Świecie zakończył się skutecznym zastawieniem zasadzki, w której rozbito wysłany z miasta oddział krzyżacki. Działania Janusza Brzozogłowego sprawiły, iż dowództwo zakonu postanowiło pozostawić nad Wisłą chorągiew świecką z komturem Henrykiem von Plauen na czele. Siły te nie wezmą więc udziału w bitwie pod Grunwaldem, jednak paradoksalnie fakt ten będzie miał pozytywny dla krzyżaków wpływ na wynik całej wojny. Koalicjanci obozowali pod Bądzyniem cały 8 lipca. Przerwa ta mogła mieć na celu pozwolenie wolniejszemu taborowi na dogonienie głównej armii, a także wzmożenie dyscypliny po łupieskich rajdach na Zawkrzu. Wymarsz nastąpił rankiem 9 lipca, zaś po kilku godzinach przekroczono w końcu mazowiecko-pruską granicę. Według Jana Długosza w chwili wkroczenia na terytorium wroga rozwinięto sztandary i odśpiewano Bogu Rodzice. Przypomnijmy, że celem była przeprawa przez Drwęce w Kurzętniku, jednak tego wieczora rozbito obóz pod miasteczkiem Litzbark Welski. Zostało ono zdobyte razem ze stojącym w nim krzyżackim zamkiem oraz złupione. O ekscesy w czasie zdobywania Litzbarka Długosz oskarżył głównie Litwinów i Tatarów. Mogło być w tym nieco racji. Wiemy bowiem, że Witold miał ukarać dwóch litewskich wojowników, którzy zrabowali i zbezczyścili tamtejszy kościół, skazując ich na śmierć. Tymczasem tego samego wieczora, ledwo 25 km na północny zachód, krzyżacy zakończyli przerzucanie swych sił do Kurzętnika. Na tym etapie żadna ze stron nie zdawała sobie jeszcze sprawy z bliskości sił wroga. Wczesnym rankiem 10 lipca siły polsko-litewskie wyruszyły spod złupionego Litzbarka na północny zachód. Obóz rozbito pod jeziorem Rubkowo, zaledwie kilka kilometrów na wschód od Kurzętnika. Następnie Polacy wysłali oddział celem dokonania zwiadu przeprawy przez Drwęce. Po dotarciu nad rzekę nieoczekiwanie natrafili oni na kilku krzyżackich pachołków, którzy poili akurat w rzece konie. Zapewne zaskoczeni tym spotkaniem byli jedni i drudzy, jednak polscy zwiadowcy szybko wrócili z wieściami na temat krzyżackiej obecności na wschód, prowadząc 50 zdobycznych rumaków jako bonus.
Ich powrót doprowadził do pewnego zamieszania, bowiem straże ogłosiły fałszywy alarm. Sytuację szybko uspokojono, jednak Władysław Jagiełło był zaniepokojony i zaskoczony pojawieniem się krzyżaków w urzędniku. Król zwołał więc na radę najbardziej zaufanych współpracowników oraz Witolda, aby zmodyfikować plan dalszej kampanii. Przypomnijmy, że jej celem było sprowokowanie krzyżackiej armii do stoczenia walnej bitwy w otwartym polu. Armia ta była zaledwie kilka kilometrów od nich, można więc było taką walną bitwę stoczyć, jednak nie w otwartym terenie. To zaś dałoby olbrzymią przewagę broniącym się krzyżakom. Aby przekonać się, jak wielką, Władysław Jagiełło wysłał do urzędnika pewnego wielkopolskiego rycerza, Piotra Korsboga. Znał on język niemiecki i oficjalnie miał odnaleźć w obozie krzyżackim posłów węgierskich, aby raz jeszcze przedyskutować z nimi możliwość zawarcia pokoju. Faktycznie miał on jednak przyjrzeć się pozycjom wojsk zakonnych, które rozłożyły się nad Drwęcą. Rycerz dotarł na miejsce i z pertraktacji oczywiście nic nie wyszło. Wrócił jednak do polskiego obozu z cenną informacją na temat pozycji sił wroga. Krzyżacy umocnili palisadami obydwa brzegi i obsadzili je kusznikami oraz artylerią. Wielka krzyżacka armia czekała na prawym brzegu Drwęcy, zaś na lewym broniących się dodatkowo wesprzeć mogła załoga zamku w Kurzętniku. Ponadto lewy brzeg rzeki stanowiła wysoka na kilkadziesiąt metrów skarpa, która uniemożliwiała atak szerokim frontem. Krzyżacy posiadali bardzo silną pozycję obronną. Dowództwo polsko-litewskie przekonało więc króla do odskoku spod Kurzętnika w kierunku wschodnim, tak aby spróbować obejść rejon Górnej Drwęcy w okolicach Olsztynka. Według Długosza pozyskali oni także pochodzących z Prus przewodników, którzy dobrze znali okolice, lokalne szlaki i położenie miejscowości. To zaś pozwoliło im precyzyjnie zaplanować pokonywany każdego dnia dystans oraz wybrać stosowne miejsca obozowania. Wczesnym rankiem 11 lipca rozpoczęto wymarsz na południowy wschód z powrotem do Litzbarka Welskiego, gdzie najprawdopodobniej czekał wciąż na nich wolniejszy tabor. Jednocześnie uściślono dyscyplinę i procedurę marszu. Na czele straży przedniej jechał niosący proporzec królewski marszałek Zbigniew Zbrzezia, którego nikomu nie wolno było wyprzedzać. Zakazano także dowolnego używania trąb, do którego ekskluzywne prawo miał trębacz królewski. Cytując Długosza, na pierwszy dźwięk jego trąby przed świtem, rankiem lub kiedykolwiek indziej, wojsko wstawało i zbroiło się. Na drugi odgłos trąby siodłano konie, na trzeci wojsko ruszało w drogę za maszerującym na przodzie marszałkiem. Dlaczego nie wprowadzono tych zarządzeń wcześniej, a więc na przykład tuż po wkroczeniu do Prus, trudno powiedzieć. Być może dowództwo polsko-litewskie było bardzo pewne siebie, nie spodziewając się tak szybkiego napotkania krzyżaków. Po osiągnięciu Litzbarka Welskiego skręcono na wschód. Wieczorem armia dotarła do miasteczka Działdowo, które zapewne zostało zdobyte razem ze stojącym tam zamkiem. Obóz rozbito zaś w pobliskiej wsi o nazwie Wysoka. Tymczasem dowództwo krzyżackie zostało zaskoczone polsko-litewskim odwrotem. Początkowo, po raportach zwiadowców wysłanych na drugi brzeg Drwęcy, zinterpretowali oni ten ruch jako rezygnację Jagiełły i Witolda z kampanii i wycofanie się z Prus. Wkrótce jednak Ulrich von Jungingen nabrał wątpliwości i uspokoił nastroje. Nie zamierzał jednak ryzykować przeprawy w Kurzętniku, aby szukać wroga, wtedy bowiem to on znalazłby się na niekorzystnej pozycji. Zamiast tego nakazał wymarsz na północ, w górę rzeki, tak aby przekroczyć ją w bezpieczniejszym miejscu. Cały 12 lipca polsko-litewska armia obozowała pod Działdowem, aby odpocząć i zaczekać na tabor. Cel, jakim było dotarcie w rejon Górnej Drwęcy i tym samym pokonanie tej przeszkody, osiągnięty mógł być na kilka sposobów. Pierwszym był szlak prowadzący bezpośrednio na północ, przez Dąbrówno do Ostrudy. Drugim marsz nieco bardziej na wschód, do Olsztynka.
Trzecim wariantem byłoby skierowanie się do Dąbrówna, po czym skręcenie na wschód, aby przez Grunwald i Stembark dotrzeć w Mielnie do szlaku Działdowo-Olsztynek. Według większości badaczy wybrano właśnie ten trzeci wariant. Także 12 lipca obóz koalicjantów odnalazł kolejny poseł Zygmunta Luksemburczyka, niejaki Frycz z Reptki. Śląski rycerz wręczył Władysławowi Jagielle formalne wypowiedzenie wojny przez króla Węgier. Jagiełło nie był tym faktem zaskoczony, jednak ponieważ nie miało to wpływu na obecną wyprawę, ukrył ten fakt przed Polakami, aby niepotrzebnie nie podkopywać ich morale. Tego samego dnia krzyżacka armia przeprawiła się przez Drwęce na wysokości zamku Bratian, czego dokonano na tuzinie zbudowanych na prędce mostów. Wielki Mistrz był zdezorientowany działaniami wroga, zwłaszcza że ten zniknął z oczu jego zwiadowców. Pozycje jego sił i sił wroga dzieliły połacie lasów, moczarów i jezior, tylko gdzieniegdzie poprzecinane drogami. Niemniej, nie wierząc w fakt wycofania się polsko-litewskich sił z Prus, skierował się on do pobliskiej Lubawy. 13 lipca rozbito tam obóz, czekając na dalszy rozwój wypadków. Rankiem tego samego dnia wysłano spod Działdowa tabor, po czym na północ wyruszyła także i główna armia. Wieczorem koalicjanci dotarli w pobliże miasteczka Dąbrówno, gdzie pojawił się problem. Leżąca pomiędzy dwoma jeziorami ufortyfikowana osada blokowała dalszy marsz na północ. Aby go kontynuować, należało ją zdobyć. Dąbrówno, czy też po niemiecku Gilgenburg, leżało na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Wielką i Małą Dąbrową. Pokazana tu mapa terenowa bazowana jest na mapie z końca XVIII wieku, przypuszczać jednak można, że wiele elementów krajobrazu, a także położenie miejscowości i szlaków komunikacyjnych, mogło wyglądać podobnie w roku 1410. Jak widać, przyległe tereny pełne były lasów i mokradeł, wobec czego obejście jezior zapewne nie wchodziło w grę. Koalicjanci mogli, podobnie jak w przypadku Kurzętnika, obejść przeszkodę, odskakując daleko na wschód, aby wejść na szlak wiodący na północ, przez Mielno, do Olsztynka. Władysław Jagiełło nie chciał jednak po raz kolejny tracić czasu, wydał więc rozkaz do ataku. Miasteczko było ufortyfikowane, zaś załogą dowodzili bracia zakonni. Przygotowane było także do oblężenia, bowiem zgromadzono spore zapasy pożywienia. Umocnienia nie były jednak dla wojsk polsko-litewskich znaczącą przeszkodą i po około 3 godzinach walk gród został zdobyty. Zwycięzcy brutalnie obeszli się zarówno z pokonanymi zbrojnymi, których w większości wycięto w pień, jak i z miejscową ludnością. Miasto doszczętnie złupiono oraz podpalono. Według Długosza oraz źródeł krzyżackich niektórzy mieszkańcy spłonęli żywcem w dąbrówskim kościele, choć nie potwierdziły tego dotąd badania archeologiczne. Ekscesów tych dopuścili się nie tylko Litwini czy Tatarzy, lecz także Polacy. Jan Długosz uzasadniał to ich gniewem oraz chęcią odwetu za brutalną pacyfikację ziemi dobrzyńskiej przez wojska zakonne. Król zapewne zdawał sobie z tego sprawę, niemniej pomimo tego pozwolił na złupienie Dąbrówna. Wkrótce jednak pojawił się z tego powodu pewien problem. Pożar szybko rozprzestrzenił się po drewnianej zabudowie miasteczka, stając się efektywnie niemożliwą do łatwego pokonania barierą. Pożar Dąbrówna pokrzyżował więc oryginalny plan marszu przez miasteczko na północ. Gaszenie pożogi i sprzątanie zgliszczy zajęłoby zbyt dużo czasu. Według historyka Andrzeja Nadolskiego, Władysław Jagiełło i jego doradcy zdecydowali się jednak dokonać odskoku na wschód. 14 lipca, po złupieniu wsi Kalbornia na południowym brzegu jeziora Dąbrowa Wielka, rozbito jednak obóz, aby odpocząć po niedawnych walkach. Tymczasem krzyżaccy zwiadowcy natrafili na nielicznych uciekinierów ocalałych z pogromu Dąbrówna. Zapewne jeszcze 14 lipca wieści o tym wydarzeniu dotarły do obozu sił zakonnych pod Lubawą oraz do Wielkiego Mistrza. Krzyżackie dowództwo było wstrząśnięte tymi doniesieniami. Cytując Długosza,
Spotkał ich taki los, iż oni, którzy niegdyś zdobyli ziemię pomorską, kujawską i dobrzyńską, zagarnęli tamtejsze zamki i poddali je sobie, spalili również ponad połowę Królestwa Polskiego, wskutek zmiany losów wojny będą oglądali spustoszenie Prus, rzezie miast i oblężenie zamku Malborka. Ulrich von Jungingen trafnie odgadł zamiary Władysława Jagieły, jakimi był dalszy marsz na Malbork poprzez obejście Górnej Drwęcy. Nakazał więc natychmiastowe przygotowania do wymarszu celem uniemożliwienia tego planu. Nad ranem 15 lipca krzyżacka armia ruszyła na wschód. Celem nie było jednak Dąbrówno i tamtejszy przesmyk, na co było z ich perspektywy zbyt późno. Zamiast tego ruszyli oni przez Marwałt i Frygnowo do Stembarka, aby tam stawić czoła Polakom i Litwinom. Nocą i wczesnym rankiem przyszło załamanie pogody. Pomimo deszczu i wiatru, król zarządził jednak pospieszny wymarsz z nadbrzegu jeziora Dąbrowa Wielka. Miał on od początku wyprawy rozpoczynać każdy poranek od mszy świętej, jednak 15 lipca z tego zrezygnował. Ruszono na wschód, tak aby w Turowie wejść na szlak wiodący z Działdowa do Olsztynka. Po drodze łupiono kolejne wsie, a więc Leszcz, Jankowice, Gardyny, Turowo i Browina. Po dotarciu do południowych brzegów jeziora Lubień, pogoda uległa poprawie. Król zarządził więc postój, aby odprawić codzienną mszę świętą. Miejscem kaplicy królewskiej miało być według Długosza wzgórze z dobrym widokiem na pobliskie jezioro. Ponieważ szlak do Olsztynka leżał na wschodnim brzegu jeziora Lubień, tam też musiało znajdować się to wzgórze. Warto jednak także przy tym zaznaczyć, że trasa przemarszu spod Dąbrówna jest przedmiotem kontrowersji. Ta omówiona przeze mnie i wysunięta przez Andrzeja Nadolskiego jest wśród historyków najpopularniejsza, są jednak także inne interpretacje. Prowadzący badania nieco wcześniej historyk Stefan Kuczyński twierdził na przykład, że spod Dąbrówna skierowano się na północny wschód, przez psie Osiekowo, Łodgowo i Ulnowo, docierając nie na wschodni, lecz na zachodni brzeg jeziora Lubień. Nadolski zakwestionował tą interpretację, argumentując, że przez całą wyprawę na terenie Prus armia polsko-litewska wykorzystywała tylko główne szlaki komunikacyjne. Marsz przez boczne dróżki mógłby bowiem znacząco spowolnić jego tempo. Mało prawdopodobne więc, że w tym przypadku zrobiliby oni wyjątek. Inny badacz, szwedzki historyk Sven Ekdal, twierdzi z kolei, że koalicjanci przeszli jednak zgodnie z planem przez Dąbrówno, kierując się przez Samin i Grunwald w kierunku Stembarka. Nadolski zwraca jednak uwagę, że teoria ta nie uwzględnia trudności powstałych z powodu pożaru Dąbrówna, a także ukształtowania terenu wokół jeziora Lubień. To ostatnie sugeruje bowiem, że wzgórze, na którym odprawiono mszę świętą, leżało na wschodnim, a nie na zachodnim brzegu. Interpretacja Andrzeja Nadolskiego wydaje się być najbardziej prawdopodobna, ale oczywiście nie ma co do niej stuprocentowej pewności. Wątpliwości rozwiać mogłyby odkrycia archeologiczne, których jednak na tą chwilę nie mamy. Tak czy inaczej, gdy polsko-litewska kolumna zatrzymała się nad wschodnim brzegiem jeziora Lubień, z północy, od Frygnowa, przybyła armia krzyżacka. Obydwie strony nie zdawały sobie jeszcze sprawy ze swojej wzajemnej obecności i pozycji, wkrótce jednak odkryli to ich zwiadowcy. 15 lipca 1410 roku dojść miało w końcu do wyczekiwanej walnej bitwy.